Kiedy powinniśmy wprowadzać zmiany na redukcji? Najpierw odsyłam Was oczywiście do filmu, który nagrałem poprzednio o tym, jak powinniśmy śledzić nasze parametry sylwetkowe z tygodnia na tydzień, aby móc faktycznie ocenić, czy jakiekolwiek zmiany na kolejny tydzień redukcyjny są rzeczywiście potrzebne. Gdy mamy już naszą aktualną bazę danych i jesteśmy w stanie wyciągnąć jakieś wnioski z tego, co dzieje się z tygodnia na tydzień, warto jest zastanowić się, czy osiągamy swoje założenia redukcyjne. Jeżeli tak, proponuję nie robić nic i być po prostu cierpliwym. Miejmy świadomość, że deficyt kaloryczny to rzecz, która tak szybko nie jest w stanie się skończyć, dlatego też jeżeli mamy jakąś określoną ilość kalorii, którą jesteśmy w stanie Dlatego też, jeżeli jesteśmy na określonym deficycie, ten deficyt można przeciągnąć zdecydowanie dłużej niż okres jednego tygodnia. Do tego bym zachęcał. Jeżeli jednak nie osiągamy swoich założeń dietetycznych, możemy podkręcić ilość kardio lub też ściągnąć ilość spożywanych kalorii do wartości, która pozwoli nam ponownie wejść w deficyt kaloryczny.